Jestem właśnie w Małpim Lesie na Bali i jest to jedno z najfajniejszych miejsc, jakie chyba w życiu widziałem. Jest to atrakcja turystyczna w miasteczku, które nazywa się Ubud i jest to taki po prostu bardzo stary, dziki las tropikalny, więc widzimy tutaj przepiękną po prostu roślinność, rodem z Indiana Jonesa. Mamy w tym wszystkim takie stare, porośnięte mchem ruiny z kultury indonezyjskiej, balijskiej, przewijający się w posągach motyw małpy. No i właśnie o małpy tutaj chodzi, bo w tym lesie żyje przy okazji jakieś 600-700 balijskich makaków, które po prostu dziko sobie tutaj funkcjonują. To jest tak niesamowicie pięknie po prostu. Wiele miejsc na świecie próbuje być czymś takim jak Bali, a na Bali to po prostu jest. Mam banana, nie zaważam się go użyć. To one żyją w symbiozie tutaj z turystami, którzy kupują banany i przychodzą tutaj się z nimi pobawić. W tym lesie na małpy w ogóle trzeba uważać, bo potrafią ci zabrać na przykład telefon, albo okulary, albo zegarek, albo cokolwiek i potem chcą się z tobą targować, zamieniając się na owoce. Piątka. Te małpy tutaj się nie chrzanią się z tobą, po prostu chcą twoich bananów i jesteś nikim. Nie ma, że będę słodką małpką. Na Bali są też małpy żyjące całkowicie dziko, to znaczy jak weźmiemy samochód i pojedziemy gdzieś tam przez jakieś polne drogi, nie żeby to były jakieś inne, to możemy zobaczyć po prostu małpy takie niezorganizowane. Te są jakby tutaj bardziej pod nadzorem. Znajdziemy też w tym parku, lesie, trzy świątynie hinduistyczne, ponieważ Bali jest niemal w 100% wyspą hinduistyczną, co jest o tyle ciekawe, że Indonezja, do której Bali należy, jest z kolei krajem muzułmańskim. Po długiej przerwie czas zjeść sobie banana w końcu. Teraz wreszcie mogę... Gdzie? Twój kolega ci zabrał, już nie dostaniesz. Skakuj. Jest taki klimat trochę a la Indiana Jones. No i fajne jest to, że te małpy są takie interaktywne. Tutaj nie ma jakiejś spinki. Znaczy nie powinno się ich dotykać, ale na przykład one mogą dotknąć ciebie. Więc to nie jest tak jak oglądanie małp w zoo, tylko można z nimi nawiązać prawdziwy kontakt. Także tak wygląda małpi las, małpi gaj na Bali. Ciekawe miejsce. Dużo małp żyjących sobie, funkcjonujących w centrum niewielkiego miasteczka. Bardzo mi się podobała tutaj roślinność, cały ten taka antyczna, mistyczna atmosfera. Trochę mi się nie podobało, że małpy były strasznie niemiłe, ale trudno, no, to są małpy, więc w każdym razie jedno z najfajniejszych naprawdę miejsc, w jakich byłem. Jak będziecie planować wakacje sobie na Bali na przykład, czy w Indonezji, to pamiętajcie o Małpim Lesie w Ubud.